I wtedy ona wczepiła się w jego szatę. Prześpij się ze mną, prosiła. To było molestowanie seksualne w najgorszej z możliwych form. Do pewnego stopnia ta kobieta obarczyła winą swojego męża. Czy ktoś z was mógłby w 20 sekund podsumować kolejne wydarzenia? Józef otrzymał dar duchowy w więzieniu. To jest piękne. No tak. Cóż za niezwykła historia. O nie, niezwykły jest nasz Bóg. Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel, poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Słowa Bożego. Zbliżamy się do końca cyklu rozważań pod tytułem Księga Rodzaju. Wszystkie zajęcia w tym kwartale prowadzą nauczyciele naszego zespołu, ponieważ chcemy zachęcić was do tworzenia podobnych grup u siebie. Zapraszam na zajęcia. Witam również zespół w studiu. Dziś zajęcia poprowadzi Jason. Temat lekcji: Józef, mistrz od snów. Poznawanie jego historii będzie dla nas błogosławieństwem. Do naszego zespołu w studiu dołączają również zdalni uczestnicy. Puya z Hawajów, Rodney z Toronto i Travis z Michigan. Miło znów was widzieć. Dobrze, że mamy tak dużą grupę. Przed nami bardzo ważny temat. Dziś będziemy mówić o jednym z moich ulubionych bohaterów biblijnych, Józef, mistrz od snów. Dziękuję, pastorze. W tym cyklu rozważań nad Księgą Rodzaju przyglądaliśmy się różnym rodzinom. Ostatnio skupiliśmy się na historii rodziny Abrahama. Analizując to, co działo się w tych rodzinach, widzimy, że Bóg chciał, aby dawały one dobry przykład. Niestety, podobnie jak my, ci ludzie też mieli słabości i poważne problemy. Dziś przyjrzymy się szczegółowo Józefowi. Najpierw nieco o jego pochodzeniu. Sabina, Księga Rodzaju, rozdział 37, od wiersza 2 do 4. Dowiedzmy się, kim był Józef i jak wyglądały jego relacje rodzinne. Czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. To są dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat, pasł stada ze swoimi braćmi. Młodzieniec był z synami Bilhy i z synami Zilpy, żony swego ojca. Józef donosił ojcu o ich złej sławie. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich swoich synów, bo urodził mu się w starości i zrobił mu szatę wielobarwną. Gdy jego bracia widzieli, że ojciec kocha go bardziej niż wszystkich jego braci, znienawidzili go i nie potrafili przyjaźnie z nim rozmawiać. Od razu widzimy w tej rodzinie jakieś napięcia. Mamy tu pewne imiona. Wspomniana jest Bilha i Zilpa. Stephanie, kim były te osoby i co Józef miał z nimi wspólnego? Były to służące Lei i Racheli. A one kim były? John? Żonami Jakuba, które pojął w tej kolejności. I one miały służące. Czy to były tylko służące? No właśnie, nie tylko. Znamy ich pogmatwaną historię. Lea dała Jakubowi swoją służącą, a Rachela swoją, żeby rodziły dzieci. W tej dość dysfunkcyjnej rodzinie były cztery rodzące kobiety. Widzimy też faworyzowanie.
Czytamy, że Izrael bardziej kochał Józefa. Poprzednio dowiedzieliśmy się, że zmarła Rachela, matka Józefa. Więc są te inne kobiety, ale Racheli już nie ma. Jakub faworyzował swojego syna, może nawet dwóch, bo urodziła ich Rachela. Zrobił Józefowi wielobarwną szatę. Czy jego braciom się to spodobało? Jason? Ani trochę. Werset 4 mówi, że nie potrafili przyjaźnie z nim rozmawiać. Nie znosili go. Odnosili się do niego z niechęcią. I stało się coś, co jeszcze zwiększyło panujące między nimi napięcie. Jason, Księga Rodzaju, rozdział 37, wiersz 5. Józef zrobił coś, co sprawiło, że stosunki w rodzinie stały się jeszcze bardziej napięte. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Pewnego razu Józef miał sen i gdy opowiedział go braciom swym, ci zapałali jeszcze większą nienawiścią do niego. Ciekawe. Dlaczego bracia zapałali do niego jeszcze większą nienawiścią? Bo opowiedział im sen. To dziwne. Czytaliśmy już w Biblii o snach. Gdyby ktoś tutaj opowiedział swój sen, to wątpię, żebyśmy znienawidzili tę osobę. We śnie Józefa musiało być coś, co wywołało jeszcze poważniejsze napięcia w jego rodzinie. I Biblia o tym mówi. Pastor Derek? Jezus powiedział, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Mędrzec Salomon napisał, że jest czas mówienia i czas milczenia. Skoro jego bracia już go nienawidzili, ponieważ ojciec go faworyzował, to opowiedzieć im sen o różnych rzeczach, które mu się kłaniały, może lepiej było się pomodlić i zapytać Boga, co powinien zrobić. Może otrzymałby odpowiedź, że to nie jest najlepszy czas, żeby opowiadać sen braciom, którzy go nienawidzą. Zaraz poznamy treść tego snu. Pastor Derek wspomniał o tym, co się w nim znalazło. Travis, Księga Rodzaju, rozdział 37, od wiersza 6 do 11. Czytam z Biblii Warszawskiej. Powiedział im bowiem, słuchajcie proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu. Wtem snop mój podniósł się i stanął. A wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? Jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział, miałem znowu sen, oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. Do wiersza 11. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego, cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Z tych słów wynika, że nie były to zwykłe sny, że miały one bardzo ważne znaczenie. Stephanie, co myślisz o wzajemnych relacjach między Józefem a jego rodziną? Wydaje się, że albo rzeczywiście nie rozumiał, że nie powinien im tego mówić, albo wykazał się brakiem rozsądku. Rodney? Mamy tu wiele różnych kwestii. Pojawia się ten sam motyw, co wcześniej. Izaak faworyzował Ezawa. Rebeka faworyzowała Jakuba. Teraz Jakub faworyzuje Józefa. Bracia Józefa wiedzieli, że Jakub kochał go bardziej niż pozostałe dzieci.
Zrobił dla niego wielobarwną szatę. No i to, że Józef donosił na swoich braci. Czytaliśmy o tym w 37 rozdziale Księgi Rodzaju. Jeszcze ten sen, w którym snopy bliskich Józefa pokłoniły się jego snopowi. Widać, do czego to zmierzało. Pierwszy sen Józef opowiedział swoim braciom, a drugi sen ojcu i braciom. Jak wspomniałem, widać, do czego to wszystko zmierzało i rzeczywiście wyniknęło z tego straszne zamieszanie. Travis? Podoba mi się to, co mówicie, ale nie możemy wykluczyć, że było to działanie Ducha Świętego. Sen na pewno był od Boga, więc nie możemy wykluczyć możliwości, że to Duch Święty natchnął go do tego, żeby opowiedział ten sen. To możliwe, bo był to sen o proroczym znaczeniu. Nie twierdzę, że tak było, ale nie możemy pominąć tej możliwości. Derek? Zgadzam się z Travisem w 100%, że nie były to sny typu jechałem samochodem i uderzył we mnie autobus. Historia pokaże, że były one Bożym objawieniem. Ale czy Duch Święty polecił mu podzielić się ich treścią właśnie w tym czasie? Nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Ale skoro jego bracia znienawidzili go jeszcze bardziej, to chyba jednak Józef nie powiedział im tego w odpowiedniej chwili. Może właściwy czas był wtedy, gdy rzeczywiście wszyscy mu się pokłonili. Kiedyś miałem taki sen, ale Bóg działa z nami, nawet jeśli nie wszystko robimy jak trzeba. Co ciekawe, jego ojciec zareagował inaczej niż jego bracia, którzy znienawidzili Józefa jeszcze bardziej. Co prawda go skarcił, ale zachował jego słowa w pamięci. Wiemy, kim był ojciec Józefa. To był Jakub, który też miał ważny sen. Bóg również do niego przemawiał. Jakub mógł sobie pomyśleć, może mój syn nie robi wszystkiego jak trzeba, ale wiem, że nieraz Bóg posługuje się z nami, żeby dać nam objawienie. Czytajmy dalej. Okazuje się, że sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. Laurel, Księga Rodzaju, rozdział 37, od wiersza 12 do 27. Nienawiść do Józefa znalazła ujście. Czytam z Biblii Warszawskiej. Bracia jego poszli paść trzodę ojca swego do Sychemu. Wtedy rzekł Izrael do Józefa: bracia twoi pasą w Sychemie. Chodź, a poślem cię do nich. A on odpowiedział: jestem gotów. Rzekł do niego: idź więc i zobacz, jak się mają bracia twoi i co się dzieje z trzodą, i przynieś mi wiadomość. I wyprawił go z doliny Hebronu, a on przybył do Sychemu. Gdy błąkał się po polu, spotkał go pewien mąż, a mąż ten zapytał go, mówiąc: czego szukasz? On zaś odpowiedział: szukam braci moich, powiedz mi proszę, gdzie oni pasą. A na to ów mąż powiedział: wyruszyli stąd, bo słyszałem, jak mówili, pójdziemy do Dotanu. Józef poszedł za braćmi swoimi i znalazł ich w Dotanie. I ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją. Mówiąc jeden do drugiego: oto idzie ów mistrz od snów. Noże, chodźmy i zabijmy go, i wrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiemy: dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. A gdy to usłyszał Ruben, chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł: nie zabijajmy go. Potem Ruben rzekł do nich: nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Chciał go bowiem wyratować z ich rąk i przyprowadzić do ojca. A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie.
Pochwycili go i wrzucili go do studni, a studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Do wiersza 27. Potem zasiedli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów, przybywającą z Gileadu. Wielbłądy ich niosły wonne korzenie, balsam i mirrę, a szły niosąc to do Egiptu. Wtedy rzekł Juda do braci swoich: jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili? Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. John, co sądzisz o relacjach między Józefem a jego braćmi? Ciekawe, czy w tamtej chwili Józef znienawidził te sny, czy też czerpał z nich otuchę. Pewnie wiedział, że zachowanie braci było wyrazem nagromadzonej przez lata nienawiści i pewnie nie obyło się bez walki. Sabina? Józef był ulubieńcem swojego ojca, ale teraz był zupełnie bezbronny. Gdy był z dala od ojca, bracia mogli zrobić z nim, co chcieli. I tak też postąpili. Wiemy, że później sytuacja się zmieniła, ale w tym momencie Józef pewnie bardzo się bał. I być może żałował, że nierozsądnie opowiadał swoje sny braciom. Puja? Chciałbym mimo wszystko docenić to, co zrobił Ruben, czyli pierworodny. Jakub faworyzował Józefa, więc pewnie chciał obdarzyć go przywilejami pierworodnego. Jeśli ktoś miałby być wściekły na Józefa, to zapewne Ruben, który jako pierworodny mógł oczekiwać, że ojciec będzie jego faworyzował. Jednak gdy bracia planowali, jak pozbyć się Józefa, Ruben interweniował. Myślę, że odegrał tutaj ważną rolę i warto to podkreślić. Bóg posłużył się Rubenem, żeby uratować Józefa. W tej trudnej sytuacji Bóg wciąż działał. Rodney? Tak sobie myślę, że rozmawiamy o dzieciach Bożych. To zdumiewające, do czego jesteśmy zdolni, gdy rozmijamy się z Bożą wolą. Przecież mówimy o braciach, którzy chcieli zabić jednego ze swojego grona. To nie byli poganie, to był lud Boży. Dobrze byłoby, żebyśmy toczyli dobry bój. Oczywiście nie mówię o zbawieniu z uczynków, ale o Bożej łasce. Chodzi o to, żebyśmy pozwalali Duchowi Świętemu się prowadzić i żebyśmy przez to zawsze pozostawali w ramach Bożej woli. Bo w przeciwnym wypadku będziemy robić naprawdę dziwne rzeczy. Na przykład planowanie zabicia brata albo wrzucenie go do studni. Ostatecznie go nie zabili, ale sprzedali jako niewolnika, co było prawie równoznaczne ze śmiercią, przynajmniej z perspektywy jego rodziny. Wykluczyli go z grona rodziny, ale w tej sytuacji Bóg wciąż działał. Livinia, Księga Rodzaju, rozdział 37, wiersz 28 i 36. Jak Bóg działał w tej, powiedziałbym, tragicznej sytuacji? Czytam z Biblii Poznańskiej. A gdy kupcy midianiccy przeciągali obok, bracia wyciągnęli Józefa ze studni i sprzedali Ismaelitom za 20 syklów srebra. Ci zaś powiedli Józefa do Egiptu. Wiersz 36. Tymczasem Midianici sprzedali Józefa w Egipcie urzędnikowi Faraona, dowódcy straży przybocznej Putyfarowi.
Jak Bóg działał w tej sytuacji? I czego możemy nauczyć się z tych doświadczeń? Józef znalazł się w Egipcie. Rodney, czym chciałbyś się z nami podzielić? Bóg jest niesamowity. Pastor Derek często mówi Alleluja. W tej tragicznej sytuacji widać działanie Bożej dłoni, bo teraz Józef znalazł się u Potyfara, który był blisko Faraona, władcy panującego nad całym Egiptem. Było to supermocarstwo tamtych czasów. Jak się przekonamy, i w domu Potyfara Bóg dokonał dla Józefa wielkich rzeczy. Travis? Zgadzam się z Rodneyem. Ta historia ukazuje bezgraniczną i niewyczerpaną miłość Bożą. Bóg tak pokierował tą sytuacją, że Józef w końcu został księciem i dzięki temu uratował życie swoich braci i całej rodziny. To jest naprawdę historia Bożej łaski. Mamy tu piękny obraz Bożej miłości i Bożego miłosierdzia. Puja? A oto kolejna istotna nauka. To ważne, żebyśmy znaleźli Boga i pozwolili Mu zmieniać nasze serca. Ludzkie serce jest zepsute przez grzech. Dlatego potrzebujemy przemiany dokonanej przez Ducha Bożego. Możemy się oburzać, jak oni mogli zrobić coś tak strasznego, jak mogli planować coś takiego. Ale jeśli wejrzymy głęboko w swoje serca, jeśli jesteśmy szczerzy wobec samych siebie, to musimy przyznać, że z nami może być podobnie. Chyba że Bóg zmienił nasze serca. Powinniśmy pozwolić Duchowi Świętemu, by nas zmieniał. Boże, miej litość nad nami, obyśmy nie poszli w ich ślady. My też zmagamy się z różnymi pokusami. Czytajmy dalej. Józef jest teraz w Egipcie. Czy będąc tam odwrócił się od Boga? No cóż, rodzina mnie odrzuciła, to muszę teraz sam zadbać o siebie. Zobaczmy, jak później wyglądało jego życie i czy było w nim miejsce dla Boga. Stefanie, Księga Rodzaju, rozdział 39, od wiersza 1 do 5 i pierwsza część 6 wiersza. Bóg jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Czytam z Biblii Warszawskiej. Józef został przyprowadzony do Egiptu, a Potyfar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go od Ismaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem, tak że wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi i o nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. Co się tutaj dzieje, John? Widać tu niesamowitą opatrzność Bożą. Biblia mówi, że Bóg był z Józefem i że jego Pan to widział. Z tego, co wiemy, Potyfar nie znał Boga niebios, ale widział, że Bóg jest z Józefem. Nasze życie powinno wyglądać tak, żeby ci, którzy nie mają pojęcia o Bogu, mogli dzięki nam Go poznać. Czytajmy dalej. Widać, że Józefowi dobrze się powodziło. Ale jeśli dobrze nam się powodzi, to diabeł zawsze sprawi nam jakiś kłopot, zwłaszcza jeśli podążamy za Bogiem.
Oto przed jakim wyzwaniem stanął Józef. Rodney, Księga Rodzaju, rozdział 39, druga część wiersza 6 oraz werset 7 i 10. Zobaczmy, jakie to było wyzwanie. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Nie troszczył się już przy nim o nic, tylko o to, aby miał takie pokarmy, jakie zwykł jadać. Józef miał piękną postać i miłą powierzchowność. Werset 7. Po tych wydarzeniach zwróciła na niego uwagę żona jego pana i rzekła do niego: połóż się ze mną. I wiersz 10. I mimo, że go namawiała codziennie, nie usłuchał jej i nie chciał położyć się przy niej, aby z nią żyć. Na to pytanie można odpowiedzieć na różne sposoby. Przed jakim wyzwaniem stanął Józef? Pewnie jest więcej niż jedna odpowiedź na to pytanie. Na czym polegał problem Józefa? Jason? Żona Potyfara codziennie go molestowała. Przebywając w tym domu, Józef był narażony na ciągłe ataki z jej strony. Diabeł bardzo się starał, naprawdę bardzo się starał. Derek, gdyby znajomy powiedział mi, że jest molestowany w pracy, to poradziłbym mu, żeby odszedł albo gdzieś to zgłosił. Ale Józef był niewolnikiem, więc nie miał takiej możliwości. To było molestowanie seksualne w najgorszej z możliwych form, bo nie miało końca, dzień po dniu, cały czas to samo. Sabina? I nie był molestowany przez jakąś tam kobietę, ale przez żonę swojego pana, co jeszcze bardziej komplikowało sytuację. No bo do kogo miałby złożyć skargę? Komu uwierzyłby jego pan, jemu czy swojej żonie? To była bardzo delikatna sytuacja. Czy jako niewolnik w ogóle miał prawo odmówić czegoś swojemu panu albo jego żonie? Czy miał takie prawo? Zobaczmy, jak Józef na to wszystko zareagował. Wypowiedział bardzo ważne słowa. Była to oznaka Bożej mądrości. John, Księga Rodzaju, rozdział 39, werset 8, 9, 11 i 12. Przyjrzyjmy się dokładnie temu, co powiedział Józef. Czytam z Biblii Zaręby. Ale Józef odmawiał, powiedział jasno żonie swego pana: mając mnie, mój pan nie wie, co dzieje się w domu. Całe swoje mienie powierzył mojej pieczy. Właściwie on sam nie jest w tym domu większy ode mnie. Nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś jego żoną. Jakże miałbym popełnić tak wielką niegodziwość i jednocześnie zgrzeszyć przeciw Bogu? Przyszedł jednak dzień, kiedy dom był pusty. Nie było w nim nikogo z domowników. Józef wszedł do środka, by wykonać swą pracę. I wtedy ona wczepiła się w jego szatę. Prześpij się ze mną, prosiła. On jednak wyrwał się, zostawił szatę w jej rękach i wybiegł czym prędzej na zewnątrz. Jakże miałbym popełnić tak wielką niegodziwość i jednocześnie zgrzeszyć przeciw Bogu? To była bardzo konkretna odpowiedź. Laurel? Była to najlepsza odpowiedź, która nie pozostawiała żadnych wątpliwości. Józef podkreślił, że byłaby to wielka niegodziwość względem jej męża. Wiedział, jak święte jest małżeństwo. Odwołał się do jej honoru jako żony. Będąc niewolnikiem, Józef miał wykonywać polecenia, ale de facto powiedział: szanuję swojego pana. Nawet jeśli ty nie szanujesz swojego męża, ja go szanuję. Jednak Józef kierował się nie tylko normami społecznymi,
Nawet jeśli prawo by na to pozwalało, to było coś więcej. Stefany? Józef nie chciał zgrzeszyć przeciw Bogu. No właśnie. Analizując historię jego rodziny, zauważamy, że wiele osób miało problem z tymi sprawami. Józef stanął wobec pokusy, z którą wiele osób w jego rodzinie miało poważne kłopoty. Stefany? To pokazuje, że dzięki Bożej łasce możesz zerwać z życiem bez Boga. Możesz porzucić utarte ścieżki twojej rodziny i zmienić jej historię. Właśnie tak postąpił Józef. W przeszłości moja rodzina mogła zawieść w tej kwestii, ale ja w tej sytuacji chcę oddać cześć Bogu. Takiej postawy inni ludzie nie traktują obojętnie. To, że czcimy Boga, nie znaczy, że wszystko zawsze idzie nam jak spłatka. Puja, Księga Rodzaju, rozdział 39, od wiersza 16 do 20. Jak została rozwiązana ta sprawa? Czytam z Biblii Warszawskiej. I położyła szatę jego obok siebie, aż do przybycia pana domu. Wtedy opowiedziała mu to samo, mówiąc: przyszedł do mnie ten sługa, Hebrajczyk, którego sprowadziłeś do nas, aby poswawolić ze mną. Lecz gdy krzyczałam głośno i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie i uciekł na dwór. Gdy pan usłyszał słowa swej żony, które mu powiedziała, mówiąc: tak to postąpił ze mną twój niewolnik, rozgniewał się bardzo. Następnie pan kazał pojmać Józefa i wtrącić go do więzienia, tam, gdzie trzymano więźniów królewskich, i tam był w więzieniu. Józef zostaje fałszywie oskarżony i kończy w więzieniu. Co zauważacie w tej sytuacji? John? Wydaje się, że jego żona dotarła do niego jako pierwsza, więc najpierw usłyszał jej wersję. Niby miała dowód, ale kłamała, jak z nut. Rodney? To brzmi znajomo. Żona Potyfara powiedziała mu: przyszedł do mnie sługa, Hebrajczyk, którego sprowadziłeś do nas. Jakby czyniła zarzuty samemu Potyfarowi. Dlaczego mówię, że to brzmi znajomo? Bo w ogrodzie Eden Adam powiedział: to kobieta, którą mi dałeś. I tak zrzucali winę na kogoś innego. Tu widzimy podobny mechanizm. Do pewnego stopnia ta kobieta obarczyła winą swojego męża. Derek? Niektórym może się nie spodobać to, co powiem, ale chcę zwrócić na to uwagę. Czytamy, że Potyfar rozgniewał się bardzo. Zastanawiam się, na kogo. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że rozgniewał się na Józefa, ale przecież Potyfar mógł go od razu zabić. Co ciekawe, nie wrzucił go do lochu dla niewolników. Józef znalazł się tam, gdzie trzymano więźniów królewskich. Może się mylę, ale wydaje mi się, że Potyfar nie był nieświadomy niewierności swojej żony. Dlatego gdy postawiła zarzuty jego najbardziej zaufanemu słudze, który był naśladowcą prawdziwego Boga i który we wszystkim postępował w sposób prawy, nie wydaje mi się, że Potyfar gniewał się na Józefa. Raczej był zły z powodu tej sytuacji i musiał ratować reputację swojej żony, zamiast powiedzieć jej, żeby przestała zmyślać i oczerniać tego wspaniałego człowieka. Dlatego wtrącił go do więzienia, bo gdyby Potyfar naprawdę jej uwierzył, Józef nie wyszedłby z tego żywy. To ma sens. Niewolnik z zarzutem molestowania seksualnego żony swojego pana byłby martwy, a do tego jeszcze dowód. Bóg uratował Józefa przed śmiercią. Józef znalazł się w więzieniu, ale Bóg go nie opuścił.
Sabina, Księga Rodzaju, rozdział 39, od wiersza 21 do 23. Jak Bóg dalej działał? Czytam z Biblii Romaniuka. Ale Jahwe miał Józefa w opiece. On też sprawił, że naczelnik więzienia zaczął okazywać Józefowi wiele życzliwości. Ustanowił go przełożonym wszystkich więźniów i wszystko, co było do zrobienia w więzieniu, czyniono za jego wiedzą. Sam naczelnik więzienia nie musiał się już martwić o nic, co zlecił Józefowi, bo Jahwe był z nim i cokolwiek Józef podejmował, Jahwe pozwalał mu doprowadzić to szczęśliwie do końca. Józefa znowu mogło kusić, żeby dać sobie spokój z Bogiem. Sprzedany do niewoli. U Potyfara było dobrze, ale teraz znalazł się w więzieniu. Co robił Józef? Nadal ufał Bogu. I co z tego wynikło? Jason? Dzięki Bogu tam też działał z powodzeniem. O takiej sytuacji mówi jeden z psalmów, psalm 90, wiersz 17. Psalm 90, werset 17. Czytam z Biblii Poznańskiej. Niech spocznie na nas dobroć Pana, Boga naszego, i utwierdź dzieło naszych rąk. Utwierdź dzieło naszych rąk. Bóg utwierdzał dzieło rąk Józefa w każdej sytuacji, bez względu na to, czy był w domu Potyfara, czy w więzieniu. Bóg w tym więzieniu działał w cudowny sposób. Dowiedzmy się, jak Bóg błogosławił tam Józefowi. Stefanie, Księga Rodzaju, rozdział 40, werset 7 i 8. Czytam z Biblii Zaręby. Zapytał więc tych dworzan Faraona, więzionych w budynku zarządzanym przez jego pana, skąd u was dzisiaj ten ponury wyraz twarzy? Mieliśmy sen, wyjaśnili, i nie ma kto nam go wyłożyć. Czy wykład nie jest sprawą Boga? Zauważył Józef. Opowiedzcie mi, proszę, wasze sny. Czy ktoś z was mógłby w 20 sekund podsumować kolejne wydarzenia? O czym mówiły te sny? Puja? Nawet mniej niż 20 sekund. Józef podał im wykład tych snów i one dokładnie tak się spełniły. No tak. Obaj mieli sny. Derek? Przypominają mi się inne postacie biblijne, na przykład prorok Daniel. Nazywamy to darem duchowym. Józef otrzymał niebiański dar. On nie domyślał się znaczenia tych snów. Dzięki Bożej mądrości powiedział im dokładnie, co się stanie. I tak jak powiedział Puja, te sny spełniły się zgodnie z podanym wykładem. Józef otrzymał dar duchowy w więzieniu. To jest piękne. Stefany? Józef dobrze rozumiał ludzi. Zauważył, że tych dwóch dworzan było smutnych i zapytał ich o to. Umiał słuchać drugiego człowieka. To prawda. Tych dwóch ludzi, przełożony podczaszych i przełożony piekarzy, miało sen. Byli oni bardzo blisko Faraona. Laurel, Księga Rodzaju, rozdział 40, wiersze 14, 15 i 23. Zobaczmy, jak ta historia kończy się na tym etapie. Czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Tylko wspomnij na mnie, gdy się będziesz miał dobrze. I wyświadcz mi, proszę, tę przysługę i wspomnij o mnie Faraonowi i uwolnij mnie z tego domu. Bo siłą uprowadzono mnie z ziemi hebrajskiej, a do tego nic złego tu nie zrobiłem, żeby mnie wrzucono do tego więzienia. Jednak przełożony podczaszych nie pamiętał o Józefie, ale zapomniał o nim.
Józef prosi przełożonego podczaszych o coś, co mogło doprowadzić do jego uwolnienia. Wiemy, że Bóg wybawia, ale wiemy też, że jest coś takiego jak opóźnione wybawienie. Czytajmy dalej. Lawinia, Księga Rodzaju, rozdział 41, od wiersza 1 do 8. Zobaczmy, jak dokonało się to opóźnione wybawienie Józefa. Czytam z Biblii Warszawskiej. Po upływie 2 lat śniło się Faraonowi, że stoi nad Nilem. A oto z Nilu wyszło 7 krów, pięknych i tłustych, i pasło się na pastwisku. Potem wyszło za nimi z Nilu 7 innych krów, szpetnych i chudych, i stanęło obok tamtych krów nad brzegiem Nilu. I pożarły owe krowy szpetne i chude 7 krów pięknych i tłustych. Wtedy Faraon się obudził, a gdy zasnął, miał znowu sen. Oto 7 kłosów, pełnych, pięknych, wyrastało z jednej łodygi. A potem wyrastało za nimi 7 kłosów pustych i wysuszonych przez wiatr wschodni. A te puste kłosy pożarły 7 kłosów grubych i pełnych. Wtedy Faraon się obudził, a był to tylko sen. Rano zaniepokojony w duchu kazał wezwać wszystkich wróżbitów egipskich i wszystkich mędrców i opowiedział im Faraon swoje sny. Nie było jednak nikogo, kto by mógł je wyłożyć Faraonowi. Kilkakrotnie mieliśmy już w tej historii do czynienia ze snami. To Bóg daje ludziom prorocze sny. Zaraz dowiemy się, że sen Faraona też pochodził od Boga. Bóg przemawia do ludzi przez sny. Jak Bóg posłużył się tym snem? Jaki związek ma sen Faraona z historią Józefa? Wiemy, że Józef siedzi w królewskim więzieniu, a Faraon ma sen. John? Jest to oznaka nieskończonej mądrości Bożej, bo Faraon potrzebował kogoś, kto wyłożyłby mu sen, a Józef jest pod ręką. Jak Faraon się o nim dowiedział? Jason, Księga Rodzaju, rozdział 41, od wiersza 9 do 14. Rozdział 41, od wiersza 9 do 14. Czytam z Biblii Warszawskiej. Wtedy odezwał się przełożony podczaszych do Faraona i rzekł: przypominają mi się dziś grzechy moje. Gdy Faraon rozgniewał się raz na sługi swoje, wtrącił mnie do więzienia w domu dowódcy straży przybocznej, mnie i przełożonego piekarzy. Obaj mieliśmy jednej i tej samej nocy sen, ja i on, a każdy sen co innego oznaczał. A był tam z nami młody Hebrajczyk, sługa dowódcy straży przybocznej, któremu opowiedzieliśmy to i wyłożył nam sny nasze. Każdemu wyłożył zgodnie z jego snem. I stało się tak, jak nam wyłożył. Mnie przywrócono do urzędu mojego, a jego powieszono. Wtedy Faraon kazał sprowadzić Józefa. Wyprowadzono go więc spiesznie z więzienia, a gdy się ostrzygł i zmienił szaty, przyszedł do Faraona. Ulubiony syn ojca, który przeszedł okropne doświadczenia z powodu swoich braci, teraz ma stanąć przed Faraonem. Co się tutaj dzieje? Stephanie? Ja widzę tu Boże działanie. Józef znalazł się w więzieniu w odpowiednim czasie, żeby spotkać się z przełożonym podczaszych i wyłożyć mu sen. 2 lata później podczaszy przypomniał sobie o Józefie, gdy Faraon otrzymał sen. W końcu Józef pojawił się na dworze władcy. Zobaczmy, co Józef mu odpowiedział. Puja, Księga Rodzaju, rozdział 41, wersety 15, 16, 25 i 28.
Czego możemy nauczyć się z rozmowy Józefa z Faraonem? Czytam z Biblii Tysiąclecia. Faraon rzekł do Józefa: miałem sen, którego nikt nie umie wytłumaczyć. Ja zaś słyszałem, jak mówiono o tobie, że skoro usłyszysz sen, zaraz go wytłumaczysz. Józef tak odpowiedział Faraonowi: nie ja, lecz Bóg da pomyślną odpowiedź tobie, o Faraonie. Wersety 25 i 28. Józef rzekł do Faraona: sen twój, o Faraonie, jest jeden. To, co Bóg zamierza uczynić, zapowiedział tobie, Faraonie. To, o czym mówię Faraonowi, Bóg uczyni tak, jak pokazał Faraonowi. Co mówi nam ta wymiana zdań? John? To nie wykład snu był tu najważniejszy. Bogu chodziło o to, żeby Faraon go poznał i dał mu się poznać przez ten sen oraz przez wykład podany przez Józefa. Gdyby Józef brał przykład ze swojej dysfunkcyjnej rodziny, to starałby się tak pokierować tą rozmową, żeby odnieść korzyść. Ale on tego nie robił. Cały czas kierował uwagę władcy na Boga. Przecież po podaniu wykładu mogli go z powrotem posłać do więzienia. Rodney? Podobna myśl. Józef prosił podczas tego, żeby o nim pamiętał, ale minęły 2 lata. Teraz rozmawiał z Faraonem, który mógł go natychmiast wypuścić z więzienia. Jednak Józef nie kierował uwagi władcy na swoje zdolności, tylko na Boga. Księga Rodzaju, rozdział 41, od wiersza 33 do 36. Józef nie tylko podał wykład snu Faraona. Sabina? Czytam z Biblii Warszawskiej. Więc niech Faraon upatrzy teraz męża rozsądnego i mądrego i niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej. Niech Faraon działa i niech ustanowi namiestników nad krajem i zbiera 1/5 urodzajów w ziemi egipskiej przez 7 lat obfitości. Niech nagromadzą wszelkiej żywności podczas tych dobrych lat, które nadejdą. Niech gromadzą zboże z polecenia Faraona, niech składają po miastach żywność i przechowują ją. Żywność ta będzie zapasem dla kraju na 7 lat głodu, które nastaną w ziemi egipskiej. I kraj nie będzie wyniszczony przez głód. Józef udziela porady rolniczej, a przecież był niewolnikiem. Nie miał zbyt dużego doświadczenia. Nie zdobył stopnia naukowego na egipskiej uczelni. To Bóg przez niego przemawiał, zarówno w wykładzie snu, jak i w tej radzie. Stefanie, rozdział 41, od wiersza 37 do 41. Co na to powiedział Faraon? Czytam z Biblii Warszawskiej. Podobało się to Faraonowi i wszystkim jego dworzanom. Rzekł tedy Faraon do dworzan swoich: czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego tak jak ten? Do Józefa zaś Faraon rzekł: skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój. Tylko tronem będę większy od ciebie. Nadto rzekł Faraon do Józefa: oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Jakieś ważne myśli w podsumowaniu? Puja? Bóg zawsze dotrzymuje obietnic, a posłuszeństwu zawsze towarzyszy błogosławieństwo. Nawet z najgorszej sytuacji Bóg może wywieść coś dobrego. Być może wy też przechodzicie ciężkie doświadczenia. Zachęcam was, pozwólcie Duchowi Świętemu prowadzić się bez względu na okoliczności. Z Bogiem wszystko zmierza ku dobremu, tak jak w przypadku Józefa. Dziękuję ci, Jason, i wszystkim, którzy towarzyszyli nam podczas tych zajęć. Cóż za niezwykła historia! O nie!
Niezwykły jest nasz Bóg. Oddajemy Mu chwałę. Jedna z pieśni mówi, nie jest tajemnicą, co Bóg uczynił. Może zrobić dla ciebie to, co zrobił dla innych. Bóg chce, żebyście oddali Mu swoje życie, tak jak Józef, także w tych trudnych czasach. A wtedy patrząc wstecz powiecie, Wiekuisty jest najwyższy, wspaniały, wielki Król nad całą ziemią. Módlmy się. Ojcze w niebie, cóż za pokrzepiająca historia. Oczywiście wiemy, że w życiu Józefa było wiele smutku i być może nawet zniechęcenia. Jednak Józef postanowił trzymać się Pana, swojego Boga. Obyśmy czynili to samo, radując się Twoim dobrym planem dla nas wszystkich. Dziękujemy Ci w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Wam za wspólne zajęcia. Powiecie, to niesamowite. Józef z niewolnika stał się drugim po królu. Pamiętajcie, gdy Bóg ma plan, to on na pewno się spełni. Boże obietnice są pewne. Niech Bóg wam błogosławi. Bądźcie też błogosławieństwem dla swoich bliźnich. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski.